Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie w imieniu Powiatu Łobeskiego przystąpił z gminą Resko do wspólnej realizacji inwestycji polegającej na poprawie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Starego Miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodulnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Generalnym wykonawcą robót jest Zubwit Mętlowie z Reska. Wartość robót budowlanych dla części powiatowej wynosi 2 922 490 zł i 30 groszy brutto, z czego 50% dofinansowania przekaże wojewoda zachodniopomorski w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W wyniku prac budowlanych powstaną ścieżki rowerowe, skrzyżowanie w postaci ronda, nowe nawierzchnie ulic i chodników, oświetlenie, monitoring oparty na łączach światłowodowych, ustawione zostaną nowe znaki drogowe, wydzielone zostanie oznakowanie poziome, wykonane zostanie utwardzenie nawierzchni placu przy ulicy Bohaterów Warszawy o powierzchni 180 m2, zamontowane zostanie odwodnienie liniowe oraz przebudowa sieci wodociągowej i deszczowej. Października 2017 roku Powiat Łobeski zakończył przebudowę ulic Bohaterów Warszawy i Kołobrzeskiej w Resku, która rozpoczęta była 10 marca 2017 roku. Inwestycja realizowana była w partnerstwie z gminą Resko, która przebudowała w ramach zadania ulicę Stodulną. Przeprowadzone prace miały na celu poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Starego Miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodulnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość inwestycji wynosi 2 971 740 zł i 30 groszy. Dofinansowanie ze schetynówki wynosiło 1 444 019 zł. Natomiast dofinansowanie z gminy Resko w kwocie 779 138 zł. Zakres prac obejmował przebudowę nawierzchni ulicy Bohaterów Warszawy, nawierzchnia została wykonana z kostki granitowej. Przebudowę nawierzchni ulicy Kołobrzeskiej, nawierzchnia wykonana została z betonu asfaltowego. Przebudowę miejsc postojowych na ulicach Bohaterów Warszawy i Kołobrzeskiej, materiał wbudowany to kostka granitowa. Przebudowę skrzyżowania wykonano rondo. Konsekwentne działania Powiatu Łobeskiego w poprawianiu stanu dróg i ulic w Resku i w gminie Resko pozwoliły na znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych w gminie Resko w ostatniej dekadzie. Realizacja tej inwestycji jest z pewnością kolejnym, dużym krokiem w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Powiatu Łobeskiego.